Samotność to taka y, y, trudna sytuacja w moim życiu y, była. Y, po wielokroć y, szukałem sobie jakiejś formy poradzenia z samotnością, y, y, czy y, alkohol, który regulował emocje, czy środowisko, w którym byłem, i tak naprawdę nic jakby nie pomagało. Y, jak sobie myślę o tym, w jaki sposób sobie radzić z samotnością, jak jak przestać być samotnym, to mam takie doświadczenie, i to jest też doświadczenie moje małżeńskie, ale w ogóle wspólnoty, drugiego człowieka. Teraz, jak, jakby jestem, biorę udział w, w różnych momentach terapii różnych ludzi, szczególnie młodzieży, to nic tak nie zbliża do tego, żeby wyjść z samotności, jak powiedzenie o swoich emocjach i uczuciach. Ludzie stają się mi bliscy, jak coś o nich wiem. Jak Pan Bóg się tam gdzieś mnie odnalazł tę drogę do mnie i zacząłem z nim więcej gdzieś tak rozmawiać, to w pewnym momencie zacząłem mówić o tym co przeżywam. Ja wiem, że on wie. Ja wiem, że on jest Bogiem, który przenika serce, duszę, rozum. Ale gdy zacząłem wypowiadać, zacząłem wypowiadać o tym, że ja tak nie chciałem, że ja tak nie lubię, że mi jest źle, jak nie umiem kochać, że mi jest źle bez miłości, mi jest źle, że jak robię komuś krzywdę, jak zacząłem mówić, czego mi brakuje, że mi brakuje przytulenia. Ja, ja jeszcze niedawno, już mam kupę lat, ale jeszcze niedawno swojej żonie powiedziałem, Basia, ja potrzebuję, żebyś mnie przy, przytuliła. Chcę się czasami przytulić. Wiecie, duży chłop, gdzieś tam łysy przychodzi, ja potrzebuję po prostu się przytulić. Gdybym tego nie powiedział, nie byłbym tak blisko swojej żony. Nie? A z racji tylko, że mi bardzo dużo wybaczyła, to też jest wynikiem tego, że otwierania się nie? i to otwieranie jest bardzo trudne. Ja podziwiam wszystkich ludzi, których spotykam gdzieś na drogach terapii. Że się decydują na terapię, że się oddają w ręce terapeutów trochę w ten sposób i że pozwalają tera, temu terapeucie towarzyszyć w życiu, a więc w tym, w tym przeżywaniu. Pan Bóg jest najlepszym terapeutą i stawia gdzieś tam ludzi po drodze i ta samotność, i to, i to doświadczam, i to słyszę czasami od osób, że przestali być samotni, gdy zaczęli mówić o swoich emocjach i uczuciach. I ja to też tak przeżywam. Jak byłem kozakiem na stadionie, to dalej byłem samotny, bo ja tam nikomu nic nie powiedziałem naprawdę, że tak naprawdę, to ja bym chciał być dobrym człowiekiem, bo to się wstydziłem, że, że nie mam pieniędzy i nie są one najważniejsze, bo się wstydziłem. Yy, odkąd Pan Bóg mnie odnalazł i uczył mnie mówienia o tym, że mi zawsze brakowało taty, mimo tego, że miałem dużo złości do niego, że mnie zostawił, to jednak, że mi brakowało taty, że mi brakowało przytulenia mamy. Że po wielokroć płakałem pod stołem, czy, czy po cichu, z powodu tych braków. Jak zacząłem o tym mówić, o swoich potrzebach, i o tym, że potrzebuję dobra, że potrzebuję ludzi wybaczenia, że potrzebuję tego, żebym ktoś powiedział: czy to moja żona, czy dzieci tata, damy radę, rób to, co kochasz, pomożemy mi się, bo, bo Cię kocham. Marzenie, które się spełnia którym ja sam nie umiałem zrealizować, gdy moja córka, mając 20 parę lat, siada mi na kolanach, klepie mi po łysej głowie i mówi: Wiesz, co, kocham cię. Mam cię czasami dość, nie? Ale kocham cię i, i, i chcę w życiu to życie przeżywać podobnie jak ty. Więc uczymy się mówić o emocjach. I odkąd w rodzinie, dzieci w ogóle, zacząłem dopuszczać do, do miejsca, w którym jestem emocjonalnie, do łez. Do sytuacji, w których płakałem, w których mi było ciężko, gdzie mówiłem o depresji czy jakichś trudnych sytuacjach, kiedy się kulałem w łóżku, kiedy ktoś do mnie dzwoni i mówi, że chce ze mną pogadać, bo widzi, że mi ciężko. Ja mówię, nie chcę rozmawiać, chcę, żebyście mnie zostawili. A przychodzą ze wspólnoty, podają mi ciasto i mówię, to przynajmniej ciasto zjedz, my, a my będziemy się modlić to to jest piękne i to zabiera mi samotność. Odkąd Bóg mnie znalazł, to ja miałem sytuację, kiedy mówiłem, nie szukaj mnie już. Już nie, ja się położę najgłębiej, naj, tam w tym miejscu, w którym światło nie dochodzi w moich emocji serca, nie, nie siedź przy mnie. To On był. I zawsze subtelnie siedział z, z boku. Nigdy w tym swoim życiu 27-letnim, nowym, nie czułem się już y, samotny. Wcześniej, mimo tego, że byłem wśród ludzi, byłem samotny. Potem, nawet jak byłem sam i byłem w różnych sytuacjach, nie czułem się samotny i zawsze mogłem o tym z Panem Bogiem pogadać, czasami wykrzyczeć, czasami nic nie mówić, tylko płakać i powiedzieć: Widzisz, tak mi ciężko, tak mi trudno. I przytulał się do mnie w taki emocjonalny sposób i mówi: Wiem, wiem co przeżywasz, przeżywałem podobnie. Przeżyłem wszystko to, co Ty. Nie zgrzeszyłem, dlatego daję Ci swoje zbawienie i dlatego daję Ci siebie. W życiu codziennym tej samotności pomaga mi rodzina, wspólnota, kościół, ludzie, którzy, których spotykam na drodze, którzy mi mówią yy, słowami Pana Boga, że jestem ważny. Bóg, Bogdan, jesteś ważny. Nie musisz nic zrobić. Wystarczy, że jesteś. Takiego Cię stworzyłem. Takiego Cię kocham. Takiego cię chcę i każdego z nas.